Nie było nas tutaj 9 lat i my tak naprawdę wracamy troszeczkę inni, odmienieni, bardziej dojrzali, ale myślę, że z tą samą dawną energią, którą chcemy tutaj w Suwałkach ponownie rozpalić i przywołać, i z tą energią, która też nas po prostu zagrzewa tutaj do tego, żeby działać. Tych działań w tym roku będzie naprawdę wiele. Zaplanowano dziesiątki wydarzeń odbywających się w przeróżnych miejscach. Nasz festiwal to jest 16 dni i to jest ponad 40 wydarzeń festiwalowych. One są rozsiane po całym mieście. Będziemy i w salach teatralnych, i w przestrzeniach miejskich. Na ulicy Chłodnej akcje parateatralne, hasło stoły, każdy może się włączyć. Jeszcze jest czas ze swoim pomysłem na zaadaptowanie stołu na różne działania parateatralne. Wracamy na Kaczy Dołek. Ja nie wiem, czy Państwo pamiętają z historii festiwalu pierwszą edycję, kiedy Romeo jeździł na skuterze, a Julia stała na jednym z balkonów w bloku. No i tak rozegrał się spektakl Romeo i Julia wśród bloków właśnie na Kaczym Dołku w 2006 roku. Minęło wiele, wiele lat, a my znów wracamy na Kaczy Dołek, znów z teatrem. Tym razem będzie tam Teatr Baza, który właśnie w tej przestrzeni pokaże spektakl oparty na słowie, spektakl oparty na tekście i myślę, że spektakl, który skłoni również do refleksji i będzie to spektakl Kamień na kamieniu, na podstawie prozy Wiesława Myśliwskiego. Wiele spektakli nawiązuje właśnie do tej idei powrotów. My wracamy nie tylko z festiwalem, my wracamy jako wolontariusze, jako realizatorzy, ale także są to powroty jako motyw w naszych spektaklach, w naszych warsztatach, w naszych działaniach okołospektaklowych. Działania zaplanowano także na bulwarach. Tam jeszcze te atrakcje nie było, bo po prostu kiedy istniały te atrakcje, nie było tak pięknie urządzonych jak dzisiaj bulwarów. Tam będziemy przy Kafe Łaźnia robili slam. To jest takie niesamowite wydarzenie, gdzie każdy może przyjść i zaprezentować swój tekst. Może to być wiersz, może to być jakieś przemówienie, tekst jakikolwiek tak naprawdę. Najważniejsze, żeby był autorski. I tam również będzie koncert zespołu Rusty Dusty, więc także na te bulwary bardzo serdecznie Państwa zaprosimy w tym roku. Zdaniem Mirosławy Krymskiej oferta te atrakcji to oferta dla każdego. Kiedy odbywała się pierwsza edycja te atrakcji, teatr był w odwodzie. Niewiele osób się nim interesowało, a zwłaszcza młodych ludzi. Nie było też przestrzeni. Była tak naprawdę sala w Młodzieżowym Domu Kultury i w Regionalnym Ośrodku Kultury i Sztuki. Niewielka sala, gdzie niewiele też wydarzeń teatralnych się odbywało. Naszą taką ideą było wyjście w plener, zaanektowanie takich nieoczywistych miejsc w Suwałkach po to, żeby z teatrem pokazać, zarazić sztuką teatralną też przypadkowych przechodniów, tych, którzy nie zawsze mogą czy chcą przyjść do sali teatralnej na wydarzenie. Więc zawsze był taki duży efekt zaskoczenia i liczymy też teraz na to, że zaskoczymy Państwa w nieoczywistych przestrzeniach i nieoczywistymi działaniami. Tegoroczna edycja po wielu latach przerwy może okazać się wielką reaktywacją imprezy. Mówimy, że jest to sentymentalny festiwal, dlatego że kolejne pokolenie młodych ludzi, chcieliśmy troszeczkę sprawdzić, czy kolejne pokolenie młodych ludzi, często są to dzieci tych, którzy tworzyli pierwsze te atrakcje, czy równie chwycą tego bakcyla, czy to jest dla nich nadal albo jeszcze aktualne, czyli teatr, ale też bycie ze sobą, kontakt, więc te powroty mają jakby takich wiele, wiele płaszczyzn, tak? Nawet powroty rodzinne, ale też powroty artystów, którzy stąd, twórców, którzy zaczynali swoją przygodę z teatrem właśnie w tych amatorskich zespołach teatralnych, które działały w Młodzieżowym Domu Kultury i to oni właśnie, Teatr Form Czarno-Białych Plama jakby zainicjował te atrakcje i teraz mamy właśnie spektakl premierowy Showtime Teatru Form Czarno-Białych Plama, który też traktuje o powrocie, o może wyjściu w dojrzałość, dorosłość, a z kolei najstarsza grupa teatralna, czyli Teatr Hybrydowy, przygotowuje też premierę na ten temat, czyli powrotów do siebie, do dzieciństwa, do rodzinnego domu. Te atrakcje już zaraziły teatrem, performancem, sztuką bardzo wiele osób. Ale organizatorzy wciąż widzą tutaj duży potencjał artystyczny. Zdają do szkół teatralnych czy filmowych.
część jakby kontynuuje swoją pasję już w różnych takich działaniach teatralnych, ale niekoniecznie zawodowych, tylko traktując to jako hobby, jako pasję. Podczas tegorocznej edycji zobaczymy szereg spektakli opartych na motywie powrotu. Najczęściej są to spektakle, które albo są zrealizowane, czyli reżysersko, albo ktoś gra z zawodowych, albo półzawodowych aktorów czy twórców. Także spektakle, które zostaną zaprezentowane, mają swoich twórców, korzenie ich wywodzą się stąd. To są osoby z korzeniami stąd, które przyjeżdżają jednak z innych miast, bo są w tych miastach po prostu już tam zakorzenione. I na przykład przyjeżdża do nas Karolina Gorton, która działa od wielu lat w Nowej Zelandii. Ona jest tam już od 16 lat, działa tam po prostu performatywnie, aktorsko, prowadzi warsztaty dla artystów, a do nas przyjeżdża tutaj po w ogóle 7-letniej przerwie, nie była 7 lat w ogóle w Europie. I przyjeżdża do nas na festiwal, prowadzi u nas warsztaty. Nie sposób wyliczyć wszystkich gości tego wyjątkowego festiwalu. Tegoroczne te atrakcje odbyć się mogą dzięki zaangażowaniu wolontariuszy. Patronat medialny nad te atrakcjami sprawuje Telewizja Suwałki, a całe przedsięwzięcie udało się zorganizować dzięki wsparciu kilku instytucji, wśród których jest Suwalski Samorząd, ale też Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Impreza jednak może się odbyć przede wszystkim dzięki wsparciu wielu, nierzadko anonimowych osób, które na zrzutce wsparły organizatorów datkami. To im szczególnie należy podziękować. Gdyby nie wolontariusze, wspaniali młodzi ludzie, to my byśmy nie postawili tego festiwalu na nogi po prostu. Tak było zawsze, że siłą festiwalu była młodzież i nadal tak jest. Tych młodych ludzi jest około 30. Ja myślę, że to jest bardzo dużo w takim mieście jak Suwałki, w czasie wakacji, gdzie każdy ma swoje plany, wyjazdy, obozy i tak dalej. Te osoby są u nas, pracują przy festiwalu, działają, angażują się też w działania artystyczne. Tak. Także na wielu różnych polach, na każdym polu. Cały festiwal organizujemy głównie po to, żeby trochę też rozbudzić Suwałki i obudzić trochę tych młodych ludzi, którzy siedzą często w domach, czy szykują się do matur, czy do innych różnych egzaminów, że mogą również wziąć udział w czymś poza tymi codziennościami, spróbować się w czymś nowym, może właśnie w tym teatrze, może gdzieś w jakichś performancjach, czy chociaż przyjść pooglądać i czegoś nowego, ciekawego doświadczyć. Więc myślę, że to naprawdę bardzo fajny moment, żeby spróbować czegoś nowego.